Gabriela za nami jedno z najwyższych zwycięstw GKS-u w Ekstralidze w historii występów w tych rozgrywkach i twoje pierwsze bramki w oficjalnym spotkaniu GKS-u. Jakie to uczucie, kiedy ten worek z bramkami w końcu się rozwiązuje? Nie mogłam się doczekać tego momentu tak naprawdę i cieszę się, że z drużyną udało nam się strzelić tak dużo bramek i ustaliłyśmy jak na razie rekord w Ekstralidze, jeśli chodzi o wynik. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to wydawałoby się, że nie trzeba wiele mówić, ale walczyłyście o bramkę numer 8, tak samo o bramkę numer 1, co pokazuje determinację o to, że absolutnie wygrana jak najwyższa była kluczowa. Tak, to prawda, ale w drugiej połowie też trochę ze względu na wynik koncentracja spadła i ta dokładność oczywiście też. Dlatego nie udało nam się strzelić więcej bramek, ale tak jak mówiłam wcześniej, cieszę się bardzo, że udało nam się strzelić aż 7 bramek. Oglądając ten mecz przyszło mi do głowy, że wy doskonale wiecie, że bilans bramkowy w tej lidze ma czasami kolosalne znaczenie, także nic dziwnego, że ta pogoń bramkowa przy tych okolicznościach była wręcz oczywista. Myślę, że każdy pamięta i ma gdzieś z tyłu głowy, że mistrzostwo przegrałyśmy tak naprawdę jedną bramką, więc teraz to jest kluczowe, żeby strzelać ich jak najwięcej i w ostatecznym rozrachunku, żeby mieć ich jak najwięcej po prostu. W tej sytuacji domyślam się, że w Częstochowie z meczu z kolejnym Beniaminkiem Ekstraligi cel będzie oczywisty, czyli jak najwyższe zwycięstwo. Tak, to prawda i mogę zagwarantować, że będziemy robić co w naszej mocy, żeby strzelić ich jak najwięcej.